To będzie hardcore, jeżeli myśleliście, że wczoraj był hardcore na tym, co ja pokazywałem, to to będzie większy hardcore. Ale to jest bardzo ważne, żebyście mieli z tym kontakt. Bo pamiętajcie, że to nie jest tak, że po tym kursie jest koniec, tylko my będziemy się spotykać regularnie, pomagać i tak dalej. Także chodzi tylko o to, żebyście zobaczyli tą technologię i stwierdzili, czy to jest coś dla was, czy nie. Natomiast my bardzo polecamy, to jest totalnie next step. Nasi w tym momencie tacy najwięksi klienci chcą to do na przykład eventów wirtualnych, do budowania wirtualnych studiów. A mamy case z jedną dużą fundacją, która chce na bazie tego robić takie kursy edukacyjne dla dzieci, że po prostu trenerzy są w jakichś takich wirtualnych przestrzeniach. I to są takie, takie momenty, gdzie można wprowadzić nowego do oferty. Adamek, a to jest strona? Która? Green Man. This is a toucan setup I'm doing on a light board here in CourseMaker Studio at Move Studio, and we're trying to work out how to do a toucan setup on one PC, and I'm just trying to just draw out the basic diagrams. Będzie można sobie chodzić teraz. Dobra, ja teraz założę VR. Bartek, czy jesteśmy na kanale moim tutaj? Poproszę picture in picture, jeśli to możliwe, czyli żebym ja był w małym ekraniku i pokazuję VR i tego. Ja używam jednej ręki teraz do tego. Nie bawię się z tym, żeby trzymać w USAD i tu jeździć, bo wiem, że niektórzy właśnie tak robią, że tak jakoś tu jeżdżą i tak dalej. Można to robić spokojnie. Trzymając prawy klawisz myszki, przytrzymując lewy klawisz myszki, mamy panning, trzymając sam klawisz lewy, prosto tu, środkowy, bardzo dużo możliwości, możemy ustawić kamerę gdzie chcemy i się rozejrzeć. Screeny. To jest minuta. To jest ta opcja budżetowa z telefonu. To jest opcja streamowania. Bartek był w Inowrocławiu. A tu jest właśnie to, co wspomniałem, że robiliśmy to na ogromnym ekranie. To jest z trackerem Vive'a. I ta kamera, którą tu widać, to ona kręci hollywoodzkie filmy. No bo ten prompter zmienia. Dobra. I to było właśnie jakby to wprowadzenie, co nas powiedział. Poczuliśmy, że to jest to, tak? Bo ja pamiętam, że pojechałem na ten projekt, wróciłem z tego. I zobaczyłem, nawet wiedziałem, że to nie wyszło do końca, bo ten po prostu to nie wyszło, bo nie była zadowalająca jakość z tej kamery, ten projektor nie był zbyt jasny na tyle, ile powinien być i zobaczyliśmy, że jest ten problem. I wtedy wiem, że Bartek powiedział, dobra, pociągnę spust, załatwiamy laserowe projektory i zaczął to budować. I potem zobaczyliśmy jakość tego i to był strzał dziesiątkę. Bo okazało się, że na tych projektorach można uzyskać jakość, która jest niesamowicie wysoka za jedną część, fraction of the price, jak to się mówi, nie? Dzieli się to na raz, dwa, trzy, cztery, sobie pięć ról na takich większych produkcjach i główną rolą pierwszą to jest Virtual Production Supervisor. Manages the on-stage component of virtual production technology to achieve fully integrated live action and CG hybrid shots. To jest facet, który odpowiada za to, żeby osoba, która jest nagrywana, żeby footage idealnie dopasował się do sceny CG. I to jest supervisor. I on właściwie wie wszystko o tym. Next up jest technical artist. Uses Unreal Engine to create virtual set extensions, optimizes the data for real-time playback, animating blueprints and more. Technical artist zajmuje się tym, żeby coś odpaliło się w animacji, żeby płynnie działało, żeby był rig dobrze ustawiony. To nie jest osoba często kreatywna, ale musi być kreatywna w takim aspekcie, na tyle kreatywna, że potrafi rozumieć, co artysta potrzebuje, żeby mu to zaprogramować. Jest to taka, jest bardzo mało takich ludzi na świecie, które to robi dobrze, bardzo dobrze, ale są niezwykle cenni i po prostu potrzebni w branży, bo bez nich się nic nie wydarzy, co ma działać jakoś, że ma być jakiś trigger, ma się coś dziać poza tym, że ma ładnie wyglądać. Następny jest production designer or VFX artist.
takes advantage of virtual set scouting. Czyli to jest człowiek, który siedzi w VR i on uwielbia VR. I on dzień przed shootem zakłada VR mobilne, to też wam pokażę troszeczkę, wprowadzenie, i zaczyna chodzić po scenie, która jest na przykład fotogrametrią zeskanowaną albo jakimś fajnym setem, i przygotowuje dla supervisora i technical artysty, gdzie ma kamera stać, gdzie ma światło stać. I on po prostu sobie chodzi i się teleportuje po tej scenie i następnie przygotowuje i mówi, że tutaj ma być światło, tu ma być scena pierwsza, tu ma być scena druga, tu kręcimy to. I on to oznacza sobie w VR, robi markery i tak dalej. Bardzo fajna robota. W praktyce dosyć ciężka, ponieważ trzeba siedzieć na tym VR, które jest bardzo jasne i po prostu trzeba to lubić. Kolejny dział, pre-visualization supervisor or artist. Conceptualizes film projects, including establishing the creative direction of key sequences. To jest taki previs guy. My też trochę liźniemy dzisiaj previs, bo będziemy to robić. Chodzi o to, że można sobie przygotować wszystkie sceny, storyboardy już w wirtualnej produkcji i często jest to robione właśnie na etapie pre-wizualizacji. I ostatni jakby tutaj game changer to jest mock-up animator. To jest człowiek, który zajmuje się tym, żeby zająć się wprowadzeniem motion capture do silnika, żeby odtworzyć ruchy kości, upewnić się, że wszystko jest ok, że to jest płynne i następnie nanosić to na przechwytywanie na przykład lip-sync, gdzie iPhone za pomocą Apple trakuje naszą mimikę twarzy i możemy to następnie nanieść na jakąś inną wirtualną postać. I to jest tak pokrótce, że generalnie wszyscy w wirtualnej produkcji muszą się trochę znać na 3D, muszą wiedzieć, o co chodzi, muszą być on board, bo jeżeli nie są, to potem po prostu to nie działa. Więc to ludzie muszą troszeczkę rozumieć, z czym jest 3D, jakie są limitacje 3D i gdzie je dobrze wykorzystywać, żeby się nie wpędzić na przykład w świat, którym będziemy spędzać parę godzin na tym, żeby odpalić jakąś scenę, a tak naprawdę nie mamy nic z tego, bo na przykład klient powie, a to czemu mi to śnieży, albo dlaczego to jest takie... Różne rzeczy na pewno zadają klienci pytania, kiedy im się coś nie podoba. I żeby tego uniknąć, są dwie rzeczy, o którym właśnie to padło też w pytaniach, żeby skrócić barierę wejścia i wskakiwać to szybko. Let's work what we got, jak to się mówi. Czasem tak jest po prostu, że mamy to, co mamy. Wybieramy background color, color picker. Najlepiej wybrać sobie tutaj gdzieś w okolicach włosów i tak dalej, bo to jest często ten punkt newralgiczny. I klikamy Active. I teraz widzicie, już jest lepiej, ale dalej nie jest idealnie. Ale chcemy dojść do tego, żeby było idealnie, tak? Więc dlatego możemy się przełączyć tak zwany matte mode tutaj. I następnie w keyerze przejść do kit. I teraz mamy kontrolę nad tym. Widzimy, co się dzieje tak naprawdę z naszym low cutem oraz high cutem. I nas interesuje, żeby green screen był czarny, a postać była jak najbardziej biała. I tutaj ja to robię tak, że zaciśniam kiery. Ten zaczyna się od zera, a tu jest jedynka. I zaczynam od zera, jadę do góry, aż zacznie znikać mi. Każdy ma swoje sposoby, to jest mój sposób. Niektórzy robią to inaczej. Ja zwykle dojeżdżam do połowy. Im lepiej oświetlony green, tym mniej musimy. To czasami Bartkowi i Maciejowi udało się tak ładnie doświetlić greena, że ja kliknąłem i dosłownie zrobiłem tak, już było ok. Także im lepiej oświetlony green, tym mniej trzeba po prostu przesasowywać te efekty. Także ja tutaj troszeczkę tak. No i pięknie, mamy Karinę, jest idealnie biała, trochę jeszcze na butach widzę. No i nie chcę mieć przede wszystkim też takiego szumu tutaj, nie? Dobra, final. Już jakoś to wygląda. Już Karina sobie stoi w scenie, rzuca sobie piękny cień. No ale i lampa na głowie jest, no bo już tam akurat jest. No to tu mamy też, to właśnie za to płacimy też w aksymetrii. Chcemy mieć kropa od topa, jest top. Od prawej brakuje mi to? Dobra. Okej, okay. Już jest trochę lepiej, tak? Karina zaczęła trochę lewitować w powietrzu, tak? No i tutaj są kolejne rzeczy, które nam to umożliwiają. Edycję, lift, mogę ją troszeczkę obniżyć, tak? Cyk. Widzę, że ta lampa dalej tam jest, więc wchodzę z powrotem w kropa i topa obcinam, nie? Tak.
I w taki oto sposób, no oczywiście nie chcę jej głowy przyciąć, ale powiedzmy, że tak jest lepiej. Dobra, Karina, obróć się przodem, proszę. Okej, tak stań sobie tak, niżej i ja mogę trochę... Czy jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało, proszę. Ja sobie to tak, że to powiem, teraz tylko ustawiam. Można to dopracować, ale wtedy mamy coś zawsze za coś, czyli obniżamy na przykład, bo to jest związane z anti-aliasingiem, czyli Unreal ma anti-aliasing włączony, czyli mamy wyższą jakość 3D, ale gorszą jakość wideo. Z kolei w Aksymetrii możemy ustawić, że chcemy mieć wysoką jakość wideo, a trochę gorszy Unreal. I często taki request pada, że jakość wideo po prostu powinna być super, żeby ten prelegent wyglądał jak najlepiej, bez żadnych artefaktów, tak jak tu widzimy. Dlatego często to robimy w cooked aksymetrii, bo wtedy tego problemu tu z bliska widać właśnie nie ma. Ale jeżeli chcę edytować scenę i pracować sobie jednocześnie mając naszą postać i widzieć, co się dzieje, tak, to mogę to sobie w taki sposób ustawiać. Nie? Okej, to jest chyba ta lampa, na którą wpływacie. Tak, zmieniacie jej kolor, włączacie ją. Ja może to pokażę, żeby to było widać jednocześnie. Także widać, tutaj chłopaki połączyli się zdalnie z moim komputerem. I bardzo dużo naraz zmienia tak dalej. Także ja poprzepinam zaraz wam kolejne obiekty i może się podzielimy tak, żebyśmy wszyscy... O, ta lampa gdzieś teraz zniknęła. Gdzie ona? Gdzie, kto? No i tu właśnie... No dobra, wcięło ją. Ktoś ją gdzieś przesunął. I tu dlatego są takie rzeczy w interfejsie Unreala. Minimum i maksimum. Podczas projektowania tych interfejsów właśnie uniknąć takiej sytuacji, że ktoś wejdzie albo pani z marketingu weźmie i swajpnie nam i lampa wyjedzie poza scenę. Możemy ustalić ona odtąd dokąd może kontrolować zmiany w scenie, co jest bardzo istotne. Możemy powiedzieć, że proszę pani ucenę, dotąd. I ona tam będzie się ruszać i nic się nie stanie, żeby to dalej poszło. Wrażenie, tak. Tak? Co byś zmienił? Dobra, ucieka. Może następna osoba? Dziękuję. Nie, też? Okej. Okay. Bardzo dobre wrażenie. O, super, dziękuję. Coś byś zmienił w kursie? Coś byś usprawnił? Nie, bardzo mi się podobały te elementy, których sami coś robiliśmy, nie? Aha. To było fajne. No to się cieszę. To cieszę. Właśnie zależymy nam na faktycznym podejściu do tego, żeby to... Właśnie tu kursanci nie tylko słuchali tego, co my robiliśmy, ale faktycznie przesuwali sprzęt, dotykali to, mieli styczność z tym i to jest ta wartość. Bartek, jak trzydniowe zmęczenie dochodzi do ciebie? Dobrze, bardzo fajnie. Tak? Tak. Czyli nie mam siły. Ogólnie warto było? Tak. No to najważniejsze. Tu jeszcze robią ostatki jakiegoś lightboardingu, tak? Tak. Chcesz coś opowiedzieć? O lightboardzie? No. Nie.
To co? Aha, tu w ogóle jest setup rozrysowany. Hakt. Jeżeli byśmy chcieli na dwa kamery, dwie kamery grać w Unrealu. Dobra, kolorki pokażemy. Jest to jeszcze problem. Sens tego kursu jest fajny, bo to jest taki coś, co absolutnie ciężko byłoby tylko online, nie? Tutaj mm-hmm. wszystko można zobaczyć, być w tej przestrzeni, pogadać z ludźmi. Tak, zobaczyć ich dotknąć sprzętu. My chcieliśmy to robić w ogóle online, ale doszliśmy do tego, że gdyby nie tego online, byśmy nie mieli tej możliwości, żeby była ta interakcja. Ja wiem, na pewno to jest, absolutnie trzeba to być. No. Dziękuję. Także no, to jest pierwsza edycja tego kursu, także... Mnóstwo fajnych tipów naprawdę do pracy. Dziękujemy. No, a tutaj kończą też już ostatnio ten, bo ktoś jakieś robi po testy. Poście się zrobię. I drugiego Bartka też, bo będzie mu przykro. A Karolina po pytaniu się zresztą. Bartki są trochę pamiętliwe. Dobra.